takie miejsce, taki punkt pozwoli nam wszystkim pracować i zachować profesjonalizm i wyższy standard. Państwo, spotykamy się na otwarciu 50. w Polsce punktu standard. Jest to zarazem 5. punkt standard na Podkarpaciu. Dotychczas otworzyliśmy nasze biura w Rzeszowie, w Sanoku, Stalowej Woli i w Jarosławiu. Teraz przyszedł czas na otwarcie takiego punktu w Mielcu. W firmach chcielibyśmy wystandaryzować zgodnie z tym, co ogłosiliśmy w naszej strategii, żeby każde nasze biuro, oprócz tego, czym legitymujemy się od lat, czyli produktami, likwidacją szkód, współpracą z partnerami, biuro było taką wizytówką najwyższej jakości. To jest 50. punkt i każdy punkt w Polsce ma dokładnie taką samą jakość i jesteśmy z tego naprawdę. Jest to dla nas jeden z najważniejszych projektów, które prowadzimy obecnie, czyli budowa identyfikacji naszej marki, naszych punktów standard. Im ich będzie więcej, tym oczywiście marka będzie bardziej rozpoznawalna i tym łatwiej będzie tłumaczyć naszą misję i to, co Ergo Hestia samo reprezentuje. I najwyższy standard ochrony to nie tylko piękne wnętrze, w którym się właśnie znajdujemy, ale to też najwyższy standard obsługi klienta i reagowanie na ruch.